Informacje Kultura Sport, wtorek 16 lutego, Rafał Jermakowski, witam Państwa i zapraszam na nasze wiadomości. Postatkowe imprezy w pabianickich placówkach oświatowych. Pierwsze posiedzenia Komisji Rady Powiatu Pabianickiego. Dzisiejszy wtorek kończy okres karnawału. Od północy rozpocznie się Wielki Post, który potrwa aż do Wielkanocy. Dzisiaj w całym mieście trwały zabawy ostatkowe. W dzisiejszych czasach ostatki to przede wszystkim wielki dzień dla najmłodszych, którzy niejednokrotnie z pomocą rodziców lub pań przedszkolanek prześcigają się w przygotowaniu ubiorów i masek na ostatkowe zabawy, których w przedszkolach zabraknąć nie może. W dawnej Polsce ostatki obchodzono hucznie, poświęcone ucztom, pijatykom, wesołym zabawom, tańcom, w których przebierano się za cyganów, niedźwiedzia, konia czy też bociana. Ostatki, zwane też zapustami i mięsopustem, były dniem, w którym dawniej w Paryżu paradowano przez ulicę z tłustym wołem ozdobionym na łbie przepaską, któremu towarzyszyła grupa przebrana za księży i orkiestra instrumentów blaszanych, naśladownictwo rzymskich procesji ofiarnych. Dzisiaj grupy przebierańców chodzą od domu do domu, śpiewając „Przyszliśmy tu na ostatki”. W podziękowaniu otrzymują pączki, słodycze, często drobne pieniądze. W ostatni dzień karnawału przebierają się jednak nie tylko dzieci. We wszystkich pabieńskich szkołach średnich odbywają się podobne ostatkowe imprezy. W pierwszym liceum ogólnokształcącym zorganizowano dzisiaj konkurs na najlepsze przebranie i scenkę rodzajową z nim związaną. Wśród przebranych byli również nauczyciele. Wczoraj odbyły się pierwsze spotkania komisji, które powołane zostały uchwałą ostatniej sesji Rady Powiatu Pabianickiego. W Złotej Sali w siedzibie starostwa spotkali się radni z dwóch komisji. Podczas pierwszych posiedzeń wybrano przewodniczących i wiceprzewodniczących. 11-osobowej Komisji Budżetu i Finansów, w której składzie znajduje się 7 radnych koalicji oraz 4 SLD, przewodniczyć będzie Jan Janas z AWS-u, inżynier ekonomista obecnie na wcześniejszej emeryturze. Stosunkiem głosów 7-4 wygrał on z przedstawicielem SLD Markiem Dalkowskim. Jan Janas, mieszkaniec Ksawerowa, jest poza tym wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej oraz znajduje się w składzie Komisji Infrastruktury Społecznej. Wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów został Grzegorz Rakowski, który godzinę później wybrany został przewodniczącym Komisji Oświaty i Wychowania. Radny AWS-u, obecnie dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych, nie miał kontrkandydata. 4 radnych z klubu SLD, będących w składzie 11-osobowej Komisji Oświaty i Wychowania, nie wysunęło swojej kandydatury, uważając, iż są na i tak przegranej pozycji. Wiceprzewodniczącym tej komisji został radny AWS-u Mariusz Baczyński. Ostatnio nauczyciel w Liceum Katolickim Świętego Wincentego a Paulo, obecnie na rencie inwalidzkiej. Sekretarzem komisji zgodziła się zostać Irena Grenda, radna Konstantynowskiego Porozumienia Społecznego. Pierwsze posiedzenia kolejnych 6 komisji będą odbywać się od dzisiaj przez kolejne 3 dni. Wczoraj nieznani sprawcy włamali się do samochodu zaparkowanego przy ulicy Toruńskiej. Skradli z niego 100 par spodni dresowych o łącznej wartości 1800 zł. Przy ulicy Moniuszki 73-letniej kobiecie nieznany sprawca wyrwał z ręki torebkę. Poszkodowana straciła dokumenty oraz drobną kwotę pieniędzy. Straty oszacowała na łączną kwotę 180 zł.
Pecha minionej nocy mieli również właściciele dwóch komórek. Przy ulicy Ostatniej skradziono rower górski wartości 550 zł. Natomiast z bloku przy ulicy Smugowej skradziono akcesoria samochodowe oraz podręczne domowe narzędzia o łącznej wartości 350 zł. A teraz relacje naszych reporterów z miasta. Dzisiaj od samego rana pada obfity śnieg. To spowodowało, że oczyszczone jezdnie dość szybko pokryły się mieszaniną śniegu i błota. Na ulice miasta od razu wyjechały wszystkie pługi śnieżne, jakimi dysponuje ZGKiM. Od kilku dni na trasie Łódź-Pabianice-Pabianice-Łódź jeździ nowy tramwaj. Na zewnątrz, ani wewnątrz, niczym nie przypomina tych starych. Dla pasażerów przygotowana jest większa ilość miejsc siedzących. Są podwójne, podbite tapicerką fotele. Zwiększona jest również ilość uchwytów. Wnętrze jest bardziej oświetlone, a przede wszystkim podgrzewane. Jak nas poinformowano w międzygminnej komunikacji tramwajowej, do końca roku po pabianickim torowisku ma jeździć więcej tego typu tramwajów. Konstruktorzy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Grota Roweckiego i Kilińskiego przewidzieli tak zwany bezpieczny lewoskręt. O to, w jaki sposób on funkcjonuje, zapytaliśmy Witolda Banasia, instruktora jazdy w loku. Mianowicie dla pojazdów, które jadą od strony ulicy Bugaj, o 10 sekund dłużej pali się światło zielone niż dla tych, którzy jadą ulicą Grota Roweckiego od strony Orla. W tym czasie, przez te 10 sekund, jest bezpieczny lewoskręt w lewo, no i przejazd dla tych, którzy jadą prosto. Pod warunkiem, że nie ma spieszących się, nie ma takich, kto to musi przejechać skrzyżowanie. Zatrzymujmy się na żółtym świetle, bo to żółte zabrania wjazdu na skrzyżowanie. Jedynie moment, podkreślam moment zmiany świateł z zielonego na żółte pozwala na wjazd na skrzyżowanie, jeśli hamowanie byłoby niemożliwe. Jedźmy ostrożnie, zachowajmy szczególną ostrożność. Jedźmy bezpiecznie. Zimowa ura sprzyja organizowaniu kulików. Niestety, nie wszyscy przestrzegają zasad i reguł tej zabawy. Rodziców przestrzegam, że ta frajda dla dzieci może się przerodzić, w bardzo niebezpieczną zabawę. Niebezpieczna raz, że sterowanie sanek ze samochodem jest prawie żadne, że śliskie jezdnie, że samochody przejeżdżające obok mogą tą zabawę zepsuć tak, że zakończy się w szpitalu. Jest jeszcze jedno niebezpieczeństwo, mianowicie spaliny. Dziecko wdycha spaliny bezpośrednio z rury wydechowej i proszę się nie uspokajać wewnętrznie, albo to jest linka długa, to dziecko nie wdycha. Nieprawda. Niechże tatuś albo mamusia usiądą sobie, czy ugucną na wysokości twarzy dziecka, jak pracuje silnik i powdychają to. Chyba im się sanek odechce. Na pływalni odbyły się dzisiaj drużynowe zawody w pływaniu szkół podstawowych. Do zawodów stanęły dziewczęta i chłopcy z rocznika 84 i młodsi. Dystans, który zawodnicy mieli do pokonania, to 50 metrów. Konkurowano w trzech stylach, dowolnym, klasycznym oraz grzbietowym. Szkoły wystawiły do zawodów po dwóch reprezentantów, których wyniki podsumowano i ogłoszono zwycięstwu. Pierwsze miejsce wśród dziewcząt zajęła szkoła podstawowa numer 3, drugie dziewiątka, na trzecim uplasowała się reprezentacja szesnastki. Prowadzono również klasyfikację indywidualną. W stylu dowolnym najlepszą okazała się reprezentantka szkoły podstawowej numer 9, Marta Grzanka. W stylu klasycznym triumfowała Weronika Raczyńska z dwójki, a w grzbietowym Paulina Opacka z szesnastki. W zawodach chłopców na najwyższym podium stanęli uczniowie szkoły podstawowej numer 3. Drugie miejsce zajęła reprezentacja czternastki, a trzecie szkoły podstawowej numer 9. Zarówno w stylu dowolnym, jak i grzbietowym najlepszym zawodnikiem był Grzegorz Klimek z trójki. W stylu klasycznym Tomek Wojdal, również ze szkoły podstawowej numer 3. Najlepszym wręczono dyplomy i nagrody ufundowane przez Wydział Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta. Organizatorem zawodów był Młodzieżowy Dom Kultury i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Kolejne zawody już w czwartek. Tym razem wystartują w nich dzieci z roczników młodszych. Zostańcie za trochę zdjęcia z domu, tak? Trzecie miejsce. I na zakończenie informacja o sporcie. W niedzielę piłkarze Włókniarza Trzy Korony rozegrali kolejny mecz sparingowy przed rozpoczęciem wiosennej rundy rozgrywek czwartej ligi. Niestety prezentują oni niepokojąco słabą formę. Przegrali na własnym boisku z rezerwami Widzewa 4-0. I to już była ostatnia informacja w dzisiejszych wiadomościach. Zapraszam na jutro. Do zobaczenia.